Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A oto oczywiście Skyrim. No, dla niektórych z was to, gdzie zaczynam, może wydawać się znajomym w sumie. Bodajże poprzedni odcinek też zaczynał w tym miejscu. Jednak spokojnie, tym razem nie wyjdzie to tak samo w sumie głupio, bezużytecznie jak ostatnio. Gdyż dzisiaj nareszcie idziemy już do tej jaskini Pasibrzucha, czy jak to tam się nazywa. Oraz parę innych miejsc, ale no nie ukrywam. Mój główny cel to jednak ta grota, bo mówiąc szczerze, nie wiem. Najprościej w świecie, naprawdę nie wiem, co tam ma być takiego wyjątkowego, co mi się przyda. Bo znam to miejsce, wbrew temu, co niektórzy sądzili, pisząc komentarze, gdzie ona jest. Gorzej jest z tą drugą jaskinią, tam, wiecie, tą, o której mówiłem, że tam jest ten czar cały. Jak to się nazywało? Transmutacja czegoś, tak? No, mniejsza z tym, żeby nie było tam to miejsce, nie też znam. Ale nigdy nie pamiętam dokładnie gdzie, wiem tylko, że wokół Białej Grani. Natomiast do Pasibrzucha, co nawet nie ma co mówić. Od początku wiedziałem mniej więcej gdzie ona jest, tylko no. Kwestia jest taka, że miałem się tym zająć, a potem się rozproszyłem i skończyło się na tym w sumie, że nic nie zrobiłem. Okej. I zaraz właśnie powinna być. Jeśli czegoś znowu nie pomieszałem, ale jestem na 99,9% pewien, że to jest to. I w ogóle patrzcie, księżyc. Ale dobra, mniejsza z tym, zobaczymy co jest w grocie Pasibrzucha takiego wyjątkowego. Bo jak się powtarzam się, nie kojarzę niczego, co by mogło być aż tak warte mojej uwagi. Tylko pytanie, czy to już jest ta? Czy to będzie ten kawałek dalej? No, dokładnie tak jak mówiłem. Nawet mój znacznik się dużo nie pomylił. Dobra, jak tam bateria? Miejmy nadzieję, że znośnie. No i idziemy zobaczyć, jaka zagłada mi tam znowu czeka. Okej. Okej. To jest tylko jeszcze najważniejszy aspekt, jak tam z kryształem dusz. Że co? Coś, co jest zdecydowanie nie tak. Że... Ale że jak? Przecież tym rzeczem się zajęłem, co jest? Nie wiem. Mówiąc szczerze, nie wiem, co tu się stało. Może później się dowiemy, póki co trzeba po prostu się pozbyć kotów szablozębnych. Zanim one się pozbędą nas, w sumie. O. Nawet mi się udało, gdyby nie to, że dobiło nas Dremora. Super. Dobra, nie będę może to wynikał póki co. Włazimy ponownie. Już wiem, co nas tutaj czeka. Więc teraz spróbujmy poskutkować jakoś lepiej. Super, niewidzialność. Zdecydowanie lepsze, co można zrobić. Coś mi mówi, że to za szybko nie uda się. No dobra, tak swą drogą taka dodatkowa ciekawostka. Na potrzeby nagrań znowu posiadam moje stare krzesło, co? Co jest? Dobra, nie wiem co się stało. Ale coś dziwnego, dobra. No właśnie, potrzebny nagle miałem znowu moje stare krzesło, które akurat jest o tyle lepsze, że nie skrzypia nic, więc przynajmniej ten problem powinien być po części rozwiązany. Okej.
Nie, oczywiście muszą mnie zabijać, jakby inaczej. Dobra. Dobra, przynajmniej mam duszę. Wezmę się w słodką bułkę, dobra. Nie wiem skąd mam ten wielki czarny klejnot, skoro pamiętam, że go wykorzystałem. Ale mniejsza z tym. Mi się pozbył wszystkich? O, było zgrozą, to wygląda. Ale zanim coś, oczywiście kolejna słodka bułka. Co my tu mamy? Ząb i skóra. Jak zwykle przyciążony. Gdzie jest ta skóra? W ogóle dziwne, że mam ze sobą te smocze łuski i inne rzeczy przecież. Wszystko odkładałem zresztą do delfin. No cóż. A, tu jest skocek. No jasne. Okej. Przynajmniej się udało. W wypadku kolejny szybki zapis, no i idziemy. No jasne. Więcej kotków. Jak widzicie, tym razem jest trochę łatwiej. Dobra. Wiem, że mogłem zarzucić pułapkę duszą. Nie chciałem brać skóry. No, jakoś tak powiedzmy sobie szczerze, chciałem bardziej pozbyć się tych kotów niż rzucić pułapkę duszy, więc no. No ale idziemy dalej, zaraz powinienem dotrzeć do końca i zobaczymy, czy jest tutaj coś tak wspaniale przydatnego, jak sądziłem. W sumie ja wiem, że nie ma. Dobra, zobaczmy kaplicę Telosa. No jasne. Dla mnie moni. Jak zwykle. Nie są moje miksturki uzdrowienia. O. Ale to się udało. Chyba, że skorzystał z tego, że te kraby błotne i inne rzeczy, które w sumie sam nawzywam. O, wilczek. Dobra. Chciałem powiedzieć, że jeśli ten czar go nie zabije, to skorzystam z czegoś innego, ale... Pismo Bolara? Nie. Mhm. Okej, okay, fajnie, fajnie. Mhm. No co? Standardowy jego mieczyk, ale co ja mam z tym zrobić, co ja do tej pory nie wiem. Wiem, że fajne by mogły tym uderzyć, żeby odstraszyć ludzi czy coś, ale no, powiem szczerze, no, nie czuję potrzeby jakoś na to. Gorzej tylko, że no, nie można jej ładować. Ale mniejsza z tym, jak na razie po raz kolejny udowodniłem tylko, że w sumie nie ma tu niczego, czego bym potrzebował. Dobra. Nie, naprawdę dziwna sprawa, że wszystkie rzeczy, które w sumie opuszczałem, znowu są ze mną. Może mam coś mniej potrzebnego. W sumie nawet zjem, żeby trochę się podleczyć. Jednocześnie pozbyć się tych cięższych rzeczy, które mogą trochę spowalniać. Nie, wina nie będę pił. I dobra, mikstury. Mam cokolwiek przydatnego? Nie. Każda mikstura waży w sumie połowę, więc sporo, dobra. Jedna łuska, trudna.
No ale proszę, jesteśmy, udało się. I co najlepsze jest tutaj dokładnie to, co pamiętałem, że tu jest. Tym samym potwierdziło się to, co sądziłem od początku, czyli nie ma wielkiej potrzeby, żeby tu przychodzić. Super. Jak zwykle. Oczywiście łabędziak stracił wszystkie ładunki, więc trzeba będzie. I teraz tylko pytanie, gdzie ostatnio zapis zrobiłem? A, tutaj. Dobra. Przynajmniej się jej pozbyłem. Jestem zbyt obciążony, żeby biec. Zobaczmy, co ostatnio. Teraz nie wiem, co mi jest. Już mogę biegać normalnie. W takim wypadku ponownie zrobię to samo co ostatnio, czyli to, co, żeby usunąć jakieś choroby, które ewentualnie miałem. Jego mieczyk. List biorę. Muszę znowu coś opuścić. Albo standardowo zjeść kozi udziec. I do widzenia. Tam dalej może coś było, chociaż nie sądzę. A właśnie, zapomniałem skrzynce. Jak zwykle. Ciężkie, ale trochę warte. Dobra, może jeszcze kiedyś się przyjdę. A póki co, no, tylko udowodniło to, że w sumie nie ma tu nic szczególnego. Jak mówię, może tam coś jest dalej, ale no ja z własnych doświadczeń nie powiem wam, jest, nie ma. Bo najprościej w świecie nie kojarzę. Gdzie jest wyjście tylko? Chyba tutaj. Tak. Dokładnie. Idziemy do wyjścia. Po czym następny punkt to jest oczywiście kryjówka bandytów, w której zdobędziemy księgę przemiany w żelaza w złoto. Chciałem konkretnie żelaza w srebro, a srebro w złoto, ale dobra. Tak więc po prostu trzeba to odnaleźć i będzie dobrze. A to akurat wielkim problemem nie powinno być. Super. Krótka przerwa, dobowym cywojem. Dobra. W takim wypadku już powróciłem, jak widzicie. I zobaczmy, czy tym razem udało mi się odnaleźć ten obóz. W którym oczywiście znajdziemy najpotężniejsze zaklęcie dla kowala, jakie kiedykolwiek istniało. Oczywiście mówię tu o transmutacji. Jak się uda zdobyć, potem będę musiał wam pokazać chyba najlepszy trik, jak w magii przemiany zdobyć stówkę w... No chciałem powiedzieć w parę minut, ale może nawet wyjść krócej. Gdybym tylko pamiętał, jakie są wymogi, żeby dołączyć do Akademii Zmów i Twierdzy. Dobra. No to mamy znowu. O, wilczek, super. Dobra, gro, proszę cię. Daj mi pokonać tego wilka. Dziękuję. Przynajmniej tyle. Czarnego klejnotu nie będę jeszcze używał. No i teraz tak, powiem wam szczerze. Jeśli odnajdziemy ten obóz bandytów, to dalej już łatwo będzie, tylko nie pamiętam, czy to było w ruinach, czy to było bezpośrednio w obozie, w sensie w kopalni za tym obozem. Ale mniejsza z tym, odnajdziemy jedno, drugie też się odnajdzie. Więc na spokojnie, jest jeszcze trochę czasu. Czyżby to tutaj? Jeśli tak, to gdzieś tutaj w pobliżu powinny być jakieś ruiny. Właśnie w nich powinna być ta księga. Szukamy obozu przy wyschniętym potoku, konkretnie. Bingo.
Czyli to tutaj. Super. Mamy dwa kraby. I rozładowany łabaczek. Standardowo. Nieźle. Nie wiem, co zrobiłem, ale okej. I uwaga, uwaga. Jeśli trafię w niego, to już może będzie spokój. Powiem wam szczerze, miałem wielkie obawy co do tego wyzwania na początku. Że tego się po prostu nie da zrobić czy coś. A tutaj proszę. Raz tylko się nie dało, ale... To prawdopodobnie dało się nawet wtedy, tylko to ja byłem ten taki, który no niekoniecznie chciał się męczyć z tym ciągle, więc mniejsza z tym. Okej, pożywienie, czy jest coś takiego mało istotnego? Miód czarnych róż, na pewno. W sumie może wino jeszcze opuszczę wszelkiej maści, bo jednak nie wiem czemu tak nie czuję, żeby wino było dobrym wyborem, żeby nosić ze sobą. No i teraz tak, to nie było tutaj, czyli to w takim razie było w ruinach. Jak mówię, ja pamiętam gdzie, ale nie pamiętam dokładnie. Okej. I teraz tak, tutaj będą te ruiny zaraz. Pamiętam ich akurat nazwy, bo niedawno sobie, można powiedzieć, pogrywałem prywatnie w Skyrima. Chociaż akurat czar, muszę przyznać, podnosiłem dosyć dawno. Jak na mnie. Więc mogę się coś pomylić znowu, ale dobra. Co my tu mamy? Nie. To na pewno nie tu. Tamto coś było gdzie indziej. Ja tak niedawno pogrywam, że w sumie mniej więcej w momencie, kiedy zaczynałem serię. Ale oczywiście już nie pamiętam niczego. Co ja sam tam osobiście zrobiłem. Dobra, zmienił się w kurczaka. To teraz proszę grzecznie się odmienić. Ja spróbuję rzucić pułapkę dusz i może cię unicestwimy w końcu. Tylko zyskając jakąś porządniejszą duszę. Słodka półka, no jasne. Miejmy nadzieję, że było to warte. Jaka mam dusza? Mniejszą, okej. I tak nieźle. No, no jasne, giganty i mamuty. Nienawidzę tych przeciwników. Po prostu jakoś tak mam złe doświadczenia z nimi. Ale przynajmniej chyba mamy już to miejsce, do którego miałem iść. Może, jak mówiłem, nie pamiętam, gdzie konkretnie jest, ale z nazwy powiem tak, nie. Jak tylko tam się zbliża. Co też nie to. Dobra, mniejsza z tym czarem póki co. Zajmijmy się w takim wypadku czymś innym. Jak tylko uciekniemy. Pokażę wam, jak zdobyć po prostu 100 punktów w przemianę. Chyba tak się nazywa co magia. Tylko no nie wiem, czy będę w stanie w ogóle z tego skorzystać. Bez odpowiedniego ubrania. Uwaga, czy mamy?
Przemiana nowicjusza, dobra. Damy radę może. Chociaż wątpię, pewnie i tak mi zabraknie many. A to będzie oznaczało, że będę musiał jakieś, nie wiem, miliony mikstur ulepszających manę czy coś produkować. Ale okej, jesteśmy w bezpiecznym miejscu, to teraz tak. Zimowa twierdza do akademii. Wiesz? Smok znowu zaatakował. Tym razem w Gajki. Tak, wiem o tym. Oczywiście zapiszę, żeby zobaczyć, jakie tam czary wymagają, żeby przyjąć. Ja tam się nauczę jednego z nich. Załatwimy wszystko, będzie spokojnie. Przechodzisz przez most na własną odpowiedzialność. Droga jest niebezpieczna, a brama się nie otworzy. Nie wejdziesz. Och, wybacz. Większość ludzi przybywa tu, bo wcześniej słyszeli o Akademii. Akademia, no ja słyszałem, ale i tak nie wiem. Bezpieczna przystań magów w Skyrim. Miejsce pełne mądrości i wiedzy tajemnej. Może, ale co chcesz tam znaleźć? Mhm. Zobaczmy to. Ach, wymiar nieśmiertelności. Podobno jest źródłem całej magii. To naprawdę szlachetny cel. Zdaje się, że Akademia ma to, czego szukasz. Pytanie, co ty możesz zaproponować Akademii? Nie każdy może wejść do środka. Trzeba najpierw wykazać biegłość w sztukach magicznych. To taka mała próba. Nic o tym nie wiem. Nic o tym nie wiem. Nie masz. Nic o tym nie wiem. Nie da rady, dobra. Doskonale. Zaklęcie strachu ocaliło życie wielu magów iluzji. Pokaż swe umiejętności i rzuć je na tę pieczęć na ziemi. Nie? Cóż, jeśli sądzisz, że potrafisz to robić, chętnie oddam ci to za 30 sztuk złota. Okay. Możesz też spróbować szczęścia u jednego z nadwornych czarodziejów w Skyrim. Proszę bardzo. Teraz chętnie zobaczę, jak je rzucasz. Zaklęcie strachu na pewno się nam przyda raz na jakiś czas, więc nie jest aż tak źle. A tylko... Nie ma tej księgi, czy co? Iluzja, strach... Okej. Okay. Może zimowa twierdza ma już za sobą dymi chwały, ale... Nie, mam za mało many. Dobra. Zobaczmy w ogóle może najpierw, jakie mamy... stroje, że tak nazwę. Przywracanie, zniszczenie... i przemiana. Może znajdę coś, co mogę zrobić. Przechodzisz przez... Droga jest niebezpieczna, a brama... Dobra, szybciej. Większa... Akademia Zimowej Twierdzy... Może. Ale co chcesz tam znaleźć? Zobaczmy, co ma to, a co ma co. Tak, szkoła iluzji może być całkiem wpływowa. Za jej sprawę zdaje się, nie każdy. To taka mała próba. Dobra, co bym kazali? Zaklęcie magicznego światła przydaje się każdemu magowi. Nie tylko tym, którzy specjalizują się w przemianie. Możesz rzucić to zaklęcie na tę pieczęć na ziemi? Dobra. Nie? Możesz też spróbować szczęścia u jednego... Proszę bardzo. Magiczne światło, ile będzie znowu wymagało? Nieco. Teraz chętnie zobaczę, jak je rzucasz. Jest to może najlepszy czar, ale zawsze coś. Przemiana. Magiczne światło. O, no nareszcie. Może zimowa twierdza ma już za sobą dni chwały, ale Akademia... Naprawdę dobra robota. Dziękuję. Akademia to dobre miejsce dla ciebie. Witaj w naszych szeregach. Dziękuję. Przeprowadzę cię przez most. Kiedy wejdziesz do środka, porozmawiaj z Mirabel Erwin, naszą mistrzynią. Proszę, chodź za mną. Naprawdę dobra robota. Fajnie, a teraz idźmy szybko, bo ja chcę tylko kupić tutaj jeden czar, żeby pokazać, jak szybko zdobyć 100% w przemianie. Przy okazji później kupimy też lepszy czar, jak na przykład. Akademia jest ważną częścią skarbu, choć nieocenianą i niezauważaną. Ebonową skórę, czy jakoś tak, inne takie potężne, po prostu
moce, które zwiększą nasz pancerz dosyć mocno, nawet jeśli bym kiedyś zrezygnował z chodzenia w zbroi. Oczywiście wątpię, żeby to przebiło, gdzie jest mój pancerz. No, nie, dobra, mam klasę pancerza, co to przebije na łeb, na szyję, jak tylko zdobyć odpowiednie nieważne, umiejętności. Akademia przetrwa. A, żeby nie było właśnie, jeśli bym zdobył już takie poziomy, no to pokażę od razu, co można zrobić dzięki przemianie szybko. Nie to... Gdzie co jest? Tutaj? Właśnie. I to jest super, bo będę go dał maksymalnie to rozwinąć, jak to rozwinę, to maksymalnie z automatu będę miał 3 razy skuteczniejsze, czyli na przykład webonowa skóra, bo tak się chyba nazywa, to jedno z najlepszych, co tak po prostu daje, nie wiem, kilkaset pancerzy na pewno, więc lepsze niż to, co mam na sobie teraz. I tak największym plusem będzie to, że będę mógł za darmo rzucać prawie wszystkie czary wtedy. Oczywiście nie wszystkie, bo tam wiem, że dalej jakieś koszty będą i w ogóle, no ale... Znacznie zaniżone i poza tym dostanę milion punktów umiejętności jeszcze gratis. Za murami Akademii kryje się olbrzymia wiedza. No wiem. A teraz otwieraj to, proszę. Zepsułem coś. Może zimowa twierdza ma już za sobą dni chwały. Rozejrzyj się. Zobaczmy, czy masz cokolwiek na sprzedaż. Czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy potrafią z nich zrobić użytek. Błyskawice i skrzynia. Siedem ma księgi zniszczenia głównie. Dobra, mniejsza tym. Mirabel będzie na ciebie czekać. Teraz tylko muszę sobie przypomnieć, kto był ty od przemiany. Znajdziemy go, no i zaraz będzie dobrze. A, dobra, już wiem, który to był. Wydaje mi się, że wyraziłam się jasno. Tak, oczywiście. Próbuję tylko zrozumieć powody stojące za tą decyzją. Być może dane ci było przywyknąć do tego, że cesarstwo gnie się na każde zawołanie, ale obawiam się, że Talmor nie może tu liczyć na takie względy. Jesteś gościem Akademii, bo tego życzy sobie arcymag. Mam nadzieję, że docenisz tę sposobność. Tak, oczywiście. Arcymag ma moje podziękowania. Dobrze. W takim razie to wszystko. No, szybciej. Witaj w Akademii. Kolejny nowy uczeń. Zaskakujące, ilu nowych pojawia się tutaj ostatnimi czasy. Cóż, będziesz potrzebować tego. Nikt nie będzie wymagał od ciebie ich noszenia, ale możliwe, że spodobają ci się bardziej niż twój obecny strój. Pokrótce cię oprowadzę, a potem zaprowadzimy cię na pierwszą lekcję. Możemy zaczynać? Cudownie. Chodź za mną i nie odchodź za daleko. Akademia w zimowej twierdzy to stały element krajobrazu. Dobra, dobra. Daj tylko mi chwilę. Dobra, możemy iść. Tysięcy lat. Znaczącym pomieszczeniem tutaj jest komnata żywiołów. To główne miejsce wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz ogólnych spotkań. Arkaneum znajduje się ponad komnatą, a kwatery arcymaga jeszcze piętro wyżej. Dobra, szybciej gadaj. W teorii zarządza akademią. Obowiązki arcymaga często sprawiają, że jest bardzo zajęty. Dlatego właśnie ja zajmuję się codziennymi sprawami. Teraz, okay. Jeśli pozwolisz za mną, pokażę ci kwatery mieszkalne. No, niestety szybciej. Musieliśmy zastosować bardziej rygorystyczne procedury wejścia, ze względu na problemy z miejscowymi nordami. Nie spodziewamy się żadnego ataku, ale lepiej być przygotowanym na wszystko. No fajnie, tylko... No jakby to powiedzieć, mi się śpieszę, to przybyłem tylko w sumie po jeden czar. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to nawet po kilka, no ale głównie po jeden. Gorzej tylko być właśnie z jego kosztem w manie. Ale o tym za chwilę zobaczycie, co mówię. Póki co, no musimy niestety te nudne zwiedzanie odbędzić. Nasi najnowsi członkowie mieszkają tutaj, w komnacie osiągnięć. Proszę o zachowanie ciszy, gdy będziemy w środku, gdyż inni mogą prowadzić badania albo delikatne eksperymenty.
Okej. Czyli inaczej mówiąc, ma po prostu być taki jak zazwyczaj jestem, jeśli chodzi o postacie w Skyrimie, czyli po prostu nie hałasować. Co i tak nie robię, bo jak mówiłem, to jest ten problem. Pozwól, że wskażę ci drogę do twoich komnat. Będziesz mieszkać wspólnie z innymi uczniami, których poznasz niedługo. Tutaj będziesz mieszkać. To łóżko oraz to biurko należą do ciebie. Proszę, postaraj liczyć się z innymi. Okay. Wróćmy teraz do komnaty żywiołów, gdzie większość naszych członków gromadzi się podczas wykładów oraz sesji naukowych. No dobra. Ja już na to czekam od dłuższego czasu, więc... W sumie to ty jesteś tej taum, która mnie od tego odciąga. Miejmy tylko nadzieję, że nie będę musiał robić więcej zadań, bo ja od razu chcę kupić tylko sobie zaklęcie i... iść stąd. Początkowo będzie uczył cię Tolfdir, jeden z naszych najbardziej szanowanych czarodziejów. Okej. Okay. To właśnie ten, który tak de facto będzie sprzedawał mi ten czar. Jeden, jedyny, którego potrzebuję. Plus później jeszcze właśnie ebonową skórę, czy tam ebonowy pancerz, nie wiem jak to się nazywa ten czar, ale ogólnie to. Miliony innych rzeczy i przy okazji też dzięki niemu będę mógł przemieniać rzeczy później dedryczne w... Znaczy te właśnie ebonowe w dedryczne rytuałami takimi specjalnymi, ale mniejsza o tym na obecny moment. Tolfdir najprawdopodobniej rozmawia teraz z nowymi uczniami. Wejdź do środka, a w razie kłopotów zwróć się do któregoś z członków starszyzny. Okej. No to idziemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie zaczynaliśmy. Proszę, zostań i posłuchaj. Więc jak mówiłem, no, tak, tak. W pierwszej kolejności należy zdać sobie sprawę, że magia jest z samej natury nieprzewidywalna i niebezpieczna. Zniszczy cię, jeśli nad nią nie zapanujesz. Chyba wszyscy to rozumiemy, proszę pana. Gdybyśmy nie potrafili kontrolować magii, nie byłoby tu nas. Zaraz więcej głosów tych samych. Kochanie, oczywiście. O, niewątpliwie posiadasz jakieś wrodzone umiejętności. To nie ulega wątpliwości. Mówię o prawdziwej kontroli, o mistrzostwie magicznym. Opanowanie tej sztuki zajmuje całe lata, jeśli nie dziesięciolecia. Więc na co czekasz? Zaczynajmy! Proszę, proszę. O, właśnie o tym mówiłem. Zapał należy studzić ostrożnie. W przeciwnym wypadku katastrofa jest nieunikniona. No. Przecież dopiero co tu przybyliśmy. Nie masz pojęcia, na co nas stać. Może dasz nam szansę pokazania, do czego jesteśmy zdolni. Jak dotąd milczysz? Jak myślisz, co powinniśmy uczynić? To prawda? No. Widzisz? On też się ze mną zgadza. Czemu nie chcesz nam nic pokazać? Dobrze, uspokójcie się. Możemy teraz spróbować praktyki. Kontynuując nasz wątek bezpieczeństwa, zaczniemy od omawiania czarów ochronnych. Czary ochronne służą do blokowania magii. Nawet jeśli to jest dedryczna magia szaleństwa. Zaklęcia ochronnego i zobaczymy, czy uda się wam zablokować inny czar. Dobrze? Możesz pomóc mi przy demonstracji? Znasz jakieś zaklęcie ochronne? Niestety nie. Nie szkodzi. Nauczę cię bardzo prostego zaklęcia ochronnego, które wystarczy na potrzeby tej lekcji. A teraz po prostu stań tam, a ja rzucę na ciebie zaklęcie. Dobra, dobra, starczy tego. Zobaczmy, czy mam już dostępny teraz, czy jeszcze nie. O, już mam. Okej. Okay. Które zablokujesz przy użyciu czaru ochronnego. Możesz pomóc mi przy demonstracji? Znasz jakieś zaklęcie ochronne? No, no cóż, bo... w takim razie nie powinien. A teraz po prostu stań tam, a ja rzucę na ciebie zaklęcie, które starczy tego. Zablokujesz przy użyciu czaru ochronnego. Zaczynajmy. Tam proszę, naprzeciwko mnie. Nie chcę, by ktokolwiek stanął mi na drodze. Teraz rzuć czar ochronny i utrzymaj go. Okej. Okay. Skoro muszę to zrobić, to biorę w sumie szatę kultysty. To jest najlepsze, co daje regenerację many, więc okej. Okay.
zaklinania są jedną z niewielu rzeczy, dzięki której pozostajemy w kontakcie z pozostałą częścią. Tam proszę, Sky. Naprzeciwko mnie. Jezu, proszę. Chcę, by ktokolwiek stanął mi na drodze. Bro. Teraz rzuć czar ochronny i utrzymaj go. Nie ruszaj się. Świetna robota. Dało się. Cóż, sądzę, że to obiecujący początek. Mój pancerz szybko, okej. Okay. Proszę, chciałbym, żebyście wszyscy kontynuowali praktykowanie czarów ochronnych. Sądzę, że jesteśmy gotowi na poznanie różnych zastosowań magii, jakie pojawiły się na przestrzeni wieków. Akademia rozpoczęła fascynujące wykopaliska w ruinach pobliskiego Sartal. To doskonała okazja do nauki. Sugeruję, byśmy spotkali się tam za kilka godzin i zobaczyli, co czeka nas w środku. To wszystko na razie. Dziękuję. Dobrze wiedzieć, że w Skyrim żyją tak porządni ludzie. Dajesz starcowi nadzieję. Czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy potrafią z nich zrobić użytek. Dobra. Tak więc zobaczmy, ile kosztuje. Serio? Nie ma nawet... Nie wierzę, normalnie nawet nie ma zaklęcia, którego szukam. No niestety. Chciałem wam pokazać, jak dzięki telekinezie w sekundę zdobyć poziom 100, ale... No niestety go nie posiada, więc... będziemy musieli jakoś to inaczej zrobić później. A póki co, no niestety... się, nie udało się. Trudno. W takim wypadku ja na spokojnie poszukam miejsca, gdzie jest transmutacja, może dowiem się, jak zdobyć telekinezę, jeśli nie od niego. I na spokojnie w następnym epizodzie pokażę wam to wszystko, zajmijmy się czymś pożytecznym. No a póki co to tyle, więc dziękuję wszystkim, no i trzymajcie się. Hej, hej.